moja przygoda z muzyką rozpoczęła się już chyba wtedy, kiedy się urodziłem, bo mój tata grał i na saksofonie, i na akordeonie, także mój dziadek grał na akordeonie, gra do dzisiaj, więc ta muzyka w moim domu była zawsze obecna, a każde spotkanie rodzinne, zwłaszcza z rodzeństwem mojego taty, wiązało się z tym, że były wyciągane przeróżne instrumenty, czy akordeony, czy saksofon, czy waltornia, perkusja, czy wiolonczela chociażby. I to muzykowanie rodzinne było po prostu obecne w moim domu. I tak to się zaczęło. Zapragnąłem w pewnym momencie grać na jakimś instrumencie. Początkowo zaczynałem od zwykłego, maleńkiego keyboardu, na którym grałem ze słuchu. A jak miałem 9 lat, to trafiłem do szkoły muzycznej, gdzie już zacząłem się uczyć na akordeonie. A taka moja pasja kolekcjonerska zaczęła się w 1999 roku, kiedy poznałem pana Tadeusza Kotuka z Augustowa, mistrza naprawy akordeonów i także kolekcjonera, który kilkadziesiąt instrumentów posiadał. Kiedy zobaczyłem jego zbiór w domu, w jego warsztacie, składający się z przepięknych instrumentów, bogato zdobionych, instrumentów unikalnych, wtedy zapragnąłem także mieć swoją kolekcję. I pierwszy instrument, który trafił do mnie, a oczywiście poza tym, na którym grałem, instrumentem koncertowym, pierwszym eksponatem był akordeon Tatry, niemiecki akordeon 12-basowy, zbudowany zaraz po II wojnie światowej. Z perspektywy czasu widzę, że ten instrument niezwykle cenny, bo przez kilkanaście lat zbierania akordeonów, poszukiwania coraz to ciekawszych instrumentów, takiego jeszcze drugiego nie spotkałem. Warto dodać, że Niemcy po wojnie budowali nie tylko akordeony marki Tatry, ale także był model chociażby Syrena czy Halka, instrumenty, które także w swoim zbiorze posiadam i stanowią one dla mnie bardzo ważny element zbioru, no bo niemieckie instrumenty, a jednak z polską nazwą, dodam, że one były budowane specjalnie dla polskich robotników i w jakiś tam sposób zaspokajały braki instrumentów na PRL-owskim powojennym rynku muzycznym. No i ten 99 rok to jest moment, kiedy ta pasja naprawdę u mnie się rodzi, ale i kontynuuje się, jeśli można tak powiedzieć, bardzo, bardzo intensywnie, bo zaczynam tych instrumentów mieć coraz więcej. Gdzieś tam jakieś instrumenty za pierwsze kieszonkowe kupuję, ktoś mi przynosi jakieś instrumenty w prezencie. No i są pierwsze wystawy w Gdańsku, w Sopocie. Po kilku latach już jest pomysł, aby stworzyć pierwsze w Polsce Muzeum Akordeonu. Początkowo miało ono powstać w Sopocie, no ale w 2010 roku powstało pierwsze Muzeum Akordeonu w Polsce, jednak nie w Sopocie, a w Kościerzynie. Dzięki uprzejmości ówczesnych władz tego miasta i mojej upartości powstało tam właśnie piękne muzeum, w którym można obejrzeć fragment z mojej kolekcji, bo tam stoi około 120 sztuk, natomiast cały zbiór, co warto też podkreślić, liczy 300 sztuk, czyli jest to jedna z największych, jeśli nie największa kolekcja akordeonów i instrumentów z rodziny Strojka Przelotowego w Polsce. Znajdujemy się w fabryce sztuk w Tczewie, gdzie przez cały kwiecień i maj 2015 roku można było oglądać moją kolekcję akordeonów, która wyeksponowana jest w sposób wyjątkowy, nietypowy i została ta wystawa bardzo ciekawie przygotowana przez pracowników fabryki i sztuk w Tczewie i muszę tutaj podziękować przede wszystkim pani dyrektor Alicji Gajewskiej za zaproszenie mnie wraz z akordeonami do Tczewa. Niskie ukłony także dla pana Józefa Ziółkowskiego, który tą wystawę przygotował i pani Małgorzaty Kruk, która z panem Józefem współpracowała i też przygotowywała tą wystawę, to dzięki tym osobom właśnie mogli państwo oglądać akordeony wyeksponowane troszeczkę inaczej niż to ma miejsce w każdym muzeum. Tutaj mamy sceny, w których biorą udział manekiny, na przykład manekiny przebrane za kaszuba, za kociewiaka z instrumentami z epoki, takimi instrumentami, na których kiedyś się na tych ziemiach grało. Jest także rekonstrukcja małego warsztatu akordeonowego, czy chociażby chłop, typowy polski chłop przedwojenny, grający na harmonii pedałowej, czyli na takim instrumencie, jaki bardzo popularny był, jest na Mazowszu, na Kurpiach. Popularnie na te instrumenty mówi się heligonka, czyli nazwa wzięła się od instrumentu dętego, przypominającego tubę, który wydaje niskie dźwięki. To jest odpowiednik kontrabasu w orkiestrze dętej, nie w smyczkowej, tylko w dętej.
No i posłuchajcie, jak taki instrument brzmi. Może się nauczyć.